Hej, witam na kanale Cukier, jest ze mną mój mąż Sławek. Cześć. Ja nazywam się Basia i znacie mnie pod pseudonimem Azjatycki Cukier i dzisiaj zapraszamy Was na taki tematyczny podcast. Będziemy rozmawiać o grach planszowych i mam nadzieję, że w tym podcaście mój mąż będzie się trochę więcej wypowiadał, ponieważ poprzedni tematyczny podcast należał właściwie tylko i wyłącznie do mnie, więc tym razem Sławku, proszę wypowiadaj się więcej, żeby nie było, że ja ciągle gadam. Będziemy rozmawiać o grach planszowych i tym wstępem przez 37 sekund udało mi się właśnie zapełnić eter moim własnym gadaniem, co jest kontrproduktywne do mojego apelu, żebyś Sławku, ty wypowiadał się więcej. No to zacznijmy może temat i chciałbym go zacząć od opowieści z mojego dzieciństwa, jak dla mnie wyglądało rozpoczęcie, ta inicjacja do świata gier. I myślę, że potraktujemy ten temat troszeczkę szerzej, nie tylko mówiąc o grach planszowych jako czysto planszowych, ale o różnego typu grach niekomputerowych, czyli być może kartach, szachach, ogólnie grach powiedzmy. Po prostu grach niekomputerowych. Grach niekomputerowych, to jest dobry temat. Planszówko cast. Niech będzie. Jedną z najstarszych historii, jaką mogę przytoczyć, jest to, że w domu moich dziadków ze strony mamy zawsze grało się w karty. Mój dziadek miał takie bardzo stare, trochę ozdobne, ciężkie biurko, takie oficynowe, powiedziałbym. Z oczywiście masą szuflad, jakimiś tam rachunkami, jego powiedzmy rzeczami, papierami. I miał też tam całą szufladę kart. Jak byliśmy dziećmi, z moim bratem podróżowaliśmy na wakacje i zawsze od czasu do czasu chciało się pograć w jakąś prostą grę, w jakąś wojnę czy coś tego typu. Mieliśmy swoje talie kart, ale czasami powiedzmy gdzieś karta się zgubiła i trzeba było znaleźć pełną talię, świeżą talię. To oczywiście dziadek mówił, że wędrowało się do biurka. W tej szafie jest szuflada, możemy sobie pożyczyć jedną talię. I oczywiście jako dzieci nigdy nie zwracało to naszej szczególnej uwagi. No po prostu było biurko, gdzie były talie kart. Chyba wszyscy tak mają w domach, prawda? Ale potem, jak oczywiście zaczęliśmy dorastać, dotarło do mnie, że mój dziadek wraz z grupą swoich bliskich znajomych od czasu do czasu grywał w brydża po nocach u mojego dziadka w domu. Zdarzał się taki weekend. No naprawdę rzadko, ale powiedzmy może w ciągu wakacji dwa razy, jeśli dobrze pamiętam, co wakacje, czy na jakieś święta, jak jego znajomi byli wolni. Tak, a tylko tak przerwę ci i wspomnę dla naszych słuchaczy, że dla Sławka dom jego dziadka jest takim bardzo ważnym miejscem wspomnień, ponieważ Sławek spędzał całe wakacje w domu swojego dziadka. I pewnie nie tylko w tym odcinku, ale w innych odcinkach usłyszycie, że jest to część mojej tożsamości, która często się pojawia w opowieściach. W różnych aspektach mojego życia oddziaływuje na mnie bardzo, bardzo silnie. Mam dużo wspomnień związanych z tym miejscem. W każdym razie mój dziadek grywał w brydża. Oczywiście te gry zawsze przeradzały się w jakieś kłótnie, bo brydża nie da się grać pokojowo. Samemu do dzisiaj nie znam zasad. Kiedyś próbowano mnie nauczyć raz, ale... No bo właśnie jak ludzie grają w brydża, to zawsze potrzebna jest czwórka do brydża, prawda? Zgadza się i oczywiście mój dziadek i jego znajomi wszyscy już trochę w podeszłym wieku, także z różnych powodów zdrowotnych, tam życiowych sytuacji, z czasem zaczął powiedzmy ubywać gracz, także czy kiedy był powiedzmy mój wujek, dołączał się do nich i tak dalej, i tak dalej. Ale w mojej świadomości karty istniały jako coś, co chyba każdy umiał grać, prawda? Przynajmniej w te proste gry, może w powiedzmy w wojnę prostą każdy umie grać, w jakieś tam... Może powiedzmy pokera na uproszczonych zasadach. Chyba każdy umie grać. I taką główną grą, którą wyniosłem z dzieciństwa i która właściwie jest grana chyba przez wszystkie osoby w mojej rodzinie, jest remik. Remik? Remik. A nie tysiąc? To nie jest to samo? To jest inna gra. Natomiast ciebie potem nauczyliśmy, bodajże z moimi rodzicami, grać w tysiąca. No właśnie, ja zawsze kojarzę, że jak się spotkaliśmy z swoimi rodzicami, czy swoim ciocią i jej mężem, to właśnie zawsze się grało w tego tysiąca. Wszyscy w rodzinie grają w tysiąca. Także z domu mojego dziadka, po tych wszystkich wakacjach, po czasach, kiedy na przykład siedziało się w domu i nie miało się co robić, wyniosłem właśnie gry karciane. Na ogół proste, właśnie remik tysiąc, brydża nie umiem do dzisiaj, jak już wspominałem. Jakieś proste pasjanse tak samo wyniosłem. Natomiast w domu moich rodziców, nie moich dziadków, moich rodziców,
jednak gry dla mnie i brata miały postać typowych, prostych planszówek. To były właśnie te wszystkie eurobiznesy, to były te... nawet nie do końca już pewnie potrafię przytoczyć większość z nich. Kojarzysz, czy była taka, czy ja dobrze to pamiętam, ale była coś, gra, którą się nazywała Grą w Chińczyka? O, Chińczyk, jakieś warcaby właśnie. Nie wiem, czy na chwilę obecną no, w ogóle można się o jakiejś grze wyrazić, że to jest gra w Chińczyka. To jest politycznie niepoprawne. Tak, właśnie tego typu gry były w domu moich rodziców. Mm. I stamtąd wyniosłem powiedzmy szachy, warcaby, jakieś skoczki. To jest, jeśli dobrze kojarzę, wersja warcabów. Tego typu rzeczy. Oczywiście z czasem, jak dorastaliśmy, staraliśmy się, powiedzmy, zdobywać jakieś nowe gry. I jeśli dobrze pamiętasz, był taki okres w czasach gier planszowych, że zaczęły do Polski napływać te wszystkie gry, gdzie plansza już nie składała się tylko z płaskiej planszy, ale gra zaczynała przynosić jakieś plastikowe elementy, które budowały się w różne wieże, różne pułapki. Jakieś... Mieliśmy taką grę, gdzie budował się taki straszny dom na środku i kiedy ktoś stanął na jakieś pole, zrzucało się do tego domu jakąś kulkę w postaci czaszki, która spadając odbijała się w różne miejsca i zbijała jednego z graczy z powrotem na pozycję startową. O, to są bardzo skomplikowane gry. Plansza wyglądała w sposób bardzo skomplikowany, ale same zasady były banalnie proste. No okej. Okay. Te gry bardzo często kupowało się w sklepach w stylu, jeśli dobrze pamiętam nazwę, harcerz. Okej. Okay. Były sklepy, które sprzedawały bardzo często rzeczy dla modelarzy, jakieś powiedzmy sklejane samoloty, odrzutowce, czołgi. Aha. I też często mieli osobne regały z grami planszowymi. I pamiętam, że któregoś dnia kiedyś udaliśmy się do takiego sklepu i kupiliśmy grę Władca Pierścieni. I to jeszcze było długo, długo przed filmem. Mówimy o grze, która powstała lata 90. Na bazie książki. Lata 90. Ja wtedy byłem zdecydowanie w podstawówce. Ale co jest ciekawego, że to była pierwsza gra, która miała naprawdę dużą planszę, taką heksową, z sześciokątnymi, z planszą złożoną z sześciokątów i miała naprawdę zaawansowane zasady. Na współczesne czasy trochę patrzę na to w taki sposób. To byłaby gra dla mnie dzisiaj, dla osoby 30-letniej, 40-letniej. Mm-hmm. To była jedna z tych bitewnych gier, gdzie była spora mapa, naprawdę dużo jednostek reprezentowanych przez kartoniki, już nawet nie pionki, tylko kartoniki, naprawdę skomplikowane zasady, różne reguły poruszania się jednostek i tak dalej, i tak dalej. To zdecydowanie nie była gra dla dzieci, ale to był mój pierwszy kontakt z taką bardziej zaawansowaną poważną, grą. Prawdziwą grą. Myślę, że przez wiele lat, na wiele lat później, w mojej głowie pojawił się taki rozdźwięk, że są gry planszowe, ale dla dorosłych. Aha. I te proste, takie nieskomplikowane gry, a dla dzieci, dla powiedzmy takie trochę do zajmowania czasu w deszczowe popołudnie, ale powiedzmy nieambitne gry. Okay. No dobrze, ale takie były powiedzmy moje podstawy, moje wejście do świata gier planszowych. Jak to wyglądało dla ciebie? Dla mnie wyglądało bardzo podobnie. Też zawsze pamiętam granie w karty, ale jeżeli chodzi o moją umiejętność pojmowania zasad gier karcianych. Prawda jest taka, że ja bardzo łatwo zapominam, jakie są zasady gier. I jedyną grą, którą zawsze pamiętam mniej więcej jak się gra, była Wojna. Ale Wojna jest taką trochę grą przypadku. To nie jest do końca gra strategii. A pamiętam, że to była jedyna gra, w którą grałam. Potrafiłam w tą grę grać z moimi kuzynkami. Ja miałam to szczęście, że dużą część mojego dzieciństwa spędziłam otoczona osobami w bardzo podobnym wieku do mnie. To były moje kuzynki. Nas jest stała zgraja. Miałam to właśnie ten przywilej dorastania otoczona osobami tego typu i właśnie pamiętam, że grałyśmy w Wojnę, grałyśmy w Warcaby, Chińczyka, tego typu sprawy. I pamiętam, że jedna z moich kuzynek miała takie trochę bardziej zaawansowane gry, ale niestety nie pamiętam nazwy, także trochę może opiszę, jak ta gra wyglądała. To była gra, gdzie dwoje graczy zaczynało z rzędami jakby rozstawionych portretów przed sobą i potem trzeba było jakby opisywać, kto wygląda w konkretny sposób i jeżeli ktoś nie pasował do opisu, trzeba było ten portret jakby zamknąć i w ten sposób trzeba było znaleźć chyba jakąś konkretną osobę w ramach tych portretów. Inną grą oczywiście, w którą grałam, to nie wiem, czy dobrze tłumaczę nazwę
ale to było Monopoly Eurobusiness. W sensie Eurobusiness. Teraz wyrażam się tej grze, że to jest Monopol, ale właśnie wydaje mi się, że ta gra nazywała się Eurobusiness i pamiętam, że z jednej strony ja bardzo lubiłam grać w tą grę, ponieważ wydaje mi się, że bardzo łatwo wychodziło mi przekonywanie innych dzieci, żeby nagięły się do zasad, które pozwalały mi wygrać. To jest jedna z tych gier, gdzie w każdym domu gra się według innych zasad. Wszyscy znają ogół zasad, ale szczegółowe zasady. No właśnie, bo pamiętam, że jak się tak próbowało grać ściśle według zasad określanych przez grę, gra się strasznie ciągnęła, trzeba było robić wiele rund dookoła planszy, zanim ktoś w ogóle skompletował wystarczająco pól, żeby móc postawić na nich ten wymarzony hotel, czy dom, czy co to tam było. Także pamiętam, że myśmy często grały z kuzynkami, po prostu naginając zasady w lewo, w prawo, żeby po prostu dało się jakoś grać, ale był ten moment, kiedy pojawiły się gry komputerowe i my wszystkie kuzynki, w sensie wszystkie dziewczyny, bardzo podchwyciłyśmy gry komputerowe i pamiętam, że w pewnym sensie kolektywnie straciliśmy zainteresowanie graniem w gry planszowe, a zamiast tego były te wszystkie Game Boye, wszystkie konsole, wszystko, co nas bardziej interesowało. A ja zapadłam w wielką, nieskończoną miłość wobec Age of Empires i Megalomanii na Amidze i tego typu spraw. Także w pewnym sensie, o ile pamiętam gry planszowe jako coś, co pojawiało się zwłaszcza w wakacje, czy właśnie karcianki, coś, co się robiło w wakacje, to w pewnym sensie w latach nastoletnich pamiętam, że temat trochę wygasł. Dla mnie jeszcze był taki okres pośredni, kiedy już troszeczkę chyba wrosłem z gier planszowych, tych pionkowych nazwijmy to, ale jeszcze, no jednak w moim domu komputer pojawił się dosyć późno, więc jeszcze był ten okres powiedzmy drugiej połowy mojej podstawówki, gdzie już było pewne zainteresowanie grami, nazwijmy to intelektualnymi, ale jeszcze już całkowicie przegasło to zainteresowanie tymi planszówkami. No właśnie, gdzie tylko rzucasz kostką. I powiedziałbym, że to był okres, kiedy w moim domu na przykład rozwiązywało się bardzo dużo krzyżówek, bardzo dużo takich rebusów. Moja mama była zdecydowanie osobą zakochaną trochę w krzyżówkach. Zresztą moja mama i moja ciocia zawsze kupują te zbiory 500 krzyżówek, 1000 krzyżówek. Przynajmniej w tamtych czasach, jak pamiętam, prawda? Aha. Wiesz co, ja pamiętam, że właśnie krzyżówki to było coś, czego ja nigdy nie umiałam rozwiązać. W moim domu rodzice czasami rozwiązywali krzyżówki, ale nigdy nie do końca jakby to był temat, który rozmawialiśmy na ten temat. I pierwszy raz zaczęłam rozwiązywać krzyżówki chyba jak myśmy już byli parą. W późnych okresach lat nastoletnich jechaliśmy razem na wakacje i w pociągu podczas 12-godzinnej podróży nauczyłeś mnie w ogóle, jak się rozwiązuje krzyżówki. To było tak dawno temu. Tak jak powiedziałem, moja mama i jej siostra były wielkimi krzyżówkowiczkami. Mam nadzieję, że są dalej, bo to jest jednak coś, co bardzo pobudza szare komórki do myślenia w sposób nietucinkowy. No właśnie, musisz sobie przypomnieć pewne hasłowe rzeczy. Dokładnie, jak hasłowo się coś nazywa. Jednym, dwoma słowami ktoś definiuje cały termin, który trzeba użyć w określonej liczbie komórek, prawda? To nie jest... Oczywiście to może się wydawać bardzo proste, szczególnie w krzyżówkach dla dzieci, które mają ten poziom, powiedzmy, bardzo nieskomplikowany. Ale nie tylko dla dzieci. Wydaje mi się, że w pewnym momencie, jak zaczynasz rozwiązywać krzyżówki dla dorosłych, jeśli rozwiązujesz je wystarczająco dużo, a wystarczająco często, wszystkie stają się do siebie odrobinkę podobne. Na pewno są też słowa, których układ liter powoduje na przykład to, że nadają się dobrze do pewnego rodzaju zastosowań, nazwijmy. Mhm. No ale niech będzie, zostawmy te krzyżówki. Krzyżówki jednak, powiedzmy, były takim elementem wejściowym dla mnie do takiej, powiedziałem, intelektualnej rozrywki, niech będzie. Zacząłem wtedy oglądać bardzo dużo programów telewizyjnych w stylu teleturniejowych, 1 z 10, powiedzmy, Koło Fortuny. Jak w rozumie, Koło Fortuny. A Koło Fortuny tak to była w dużej mierze gra szczęścia, ale właśnie... Ale żeby zgadnąć hasło w Koło Fortuny, to było dość ekscytujące. No niech będzie Koło Fortuny, także tego typu gry też zaczęły pobudzać w pewien sposób mój umysł. Bardzo poszerzały zasób słów, muszę przyznać, bardzo poszerzały horyzonty nagle. W jednym pytaniu musiałaś odpowiedzieć jakiegoś, nie wiem, greckiego boga, chwilę później, kto był prezydentem, czy powiedzmy, jakie miasto jest stolicą jakiegoś tam, nie wiem, Nikaragui. Ja przyznam się bez bicia do czegoś bardzo niechwalebnego. Tak? Nie wydaje mi się, żebym w życiu poglądała jeden odcinek Miliard w rozumie. Nie wiem, jak to się stało, ale to jest jedna z tych rzeczy, które w pewnym sensie mnie ominęły.
U mnie w domu, a jakby jeżeli telewizor był włączony, to głównie ku uciesze mojej młodszej siostry, która preferowała a jakby kreskówki a lub rodzice oglądali jakiś film, także w pewnym sensie to mnie ominęło i trochę żałuję, bo mam czasami wrażenie, że jeżeli chodzi właśnie o taką wiedzę na temat tych takich jakby to powiedzieć, tych faktów takich z różnego... Tak, przypadkowych czasami. No właśnie z różnych dziedzin wydaje mi się, że ty zawsze wiesz więcej niż ja i to jest dla mnie fascynujące, ile jakby takich właśnie przypadkowych faktów znasz, a ja mam wrażenie, że to jest świat, który mi kompletnie ominął. Tak jak u ciebie potem w moim życiu nastąpił taki bardzo długi przerywnik. Czasy, w których gry komputerowe, gry telewizyjne przejęły troszeczkę tą uwagę i właściwie gry planszowe, gry karciane, gry powiedzmy związane z szachami całkowicie zniknęły na bardzo długi czas. Właściwie sporadycznie gdzieś tam rozwiązała się krzyżówka, sporadycznie gdzieś tam zagrało się w szachy. Na początku naszej znajomości próbowaliśmy sprawdzać, kto jest lepszy. Ja się trochę wypowiem o tym, jak ja się nauczyłam grać w szachy. A jeżeli chodzi o szachy, ja się nauczyłam grać w szachy dzięki grze na Amidze. Była taka gra, gdzie jakby pionki szachowe były przedstawione przez postacie. A, że na przykład wieża pokonywała dosłownie. No właśnie. I żeby jakby przejść całą grę, ja nie miałam pojęcia, na czym polegają szachy, nie miałam pojęcia, dlaczego są pewne ograniczenia, jak mają się pewne figury ruszać. Pamiętam, że mój tato próbował mi to tam jakoś wytłumaczyć, ale jakoś tak ta wiedza nie bardzo się mnie trzymała. Ale byłam tak zafascynowana tym, że a w zależności od tego, jaki pionek pokonywał, jaki pionek, były różne animacje. Czyli na przykład jeżeli wieża mordowała pionka, miała troszeczkę inną animację, kiedy mordowała pionka, a kiedy mordowała powiedzmy konika. I ja chcąc jakby prześledzić, jak wyglądają różnego rodzaju animacje, kiedy pionki się nawzajem pokonują, musiałam w pewnym sensie nauczyć się, jak się poruszają. I to pozwoliło mi nauczyć się, jak działają szachy. I potem grałam troszeczkę z moją starszą kuzynką. Mam to dziś. A starszą kuzynkę, która była moją bardzo, bardzo bliską i kochaną przyjaciółką, kiedy dorastałam jako dziecko. I pamiętam, że sporo czasu spędziliśmy grając w szachy. I już wtedy ja jakoś tak miałam w mojej głowie, że ja muszę wygrać każdą grę. I pamiętam, że czasami dochodziło do małych kłótni i tragedii między nami, ponieważ ja tak bardzo chciałam wygrać każdą grę. Do rękoczynów? A do rękoczynów między nami nie dochodziło, ale pamiętam, że po każdej grze, gdzie jakby moja kuzynka wygrywała, ja czułam się strasznie pokrzywdzona, jakby zrobiłam jakąś wielką krzywdę. Jeżeli chodzi właśnie o mnie i gry, a ja czasami o tym wspominam tak trochę, ale jestem osobą, która uwielbia wygrywać. Obojętnie w jakiej dziedzinie życia, uwzględniając gry planszowe. I to było coś, co zawsze jakby się za mną ciągnęło od samego początku, że jeżeli była jakaś okazja, żeby grać, ja chciałam wygrać. I zawsze grałam z moją kuzynką i zawsze kończyło się to małą tragedią, ale potem jakby miałam okazję grać z tobą i z moją kuzynką czasami wygrywałam, czasami przegrywałam, z tobą zawsze przegrywałam. Nie wiem, czy chociaż raz udało mi się wygrać w szachy z tobą. Tak, raz. Wow! Gratulacje dla mnie! Tak jak mówiliśmy, w naszych domach nagle zaczęły się pojawiać gry komputerowe, przestaliśmy trochę myśleć poważnie o grach planszowych, trafiły gdzieś tam do szafek. Potem jak zaczęliśmy mieszkać razem, w naszym domu zawsze była chociaż jedna talia kart, zawsze były te szachy. No właśnie, wszystko, prawda? Okazjonalnie. Bo ja i ty lubiliśmy sobie czasami pograć w szachy, ale tak jak wspominałam, ponieważ nigdy nie udawało mi się wygrać, troszeczkę przestaliśmy w nie grać. No właśnie, okazjonalnie, naprawdę okazjonalnie gdzieś tam na tyle gazety, jak znalazła się krzyżówka, to któryś z nas rozwiązał i właściwie to było tyle. No właśnie, więc w dużej mierze graliśmy w różnego rodzaju gry jako dzieci. Potem, kiedy byliśmy nastolatkami, trochę ten temat przygasł, chociaż zawsze szachy i karty gdzieś tam sobie funkcjonowały. Tak jak wspominałam, twoja rodzina zawsze grała w tysiąca. A jeżeli chodzi o mnie i grę w tysiąca, to jest jedna z tych gier, które jak ktoś mi wytłumaczy zasady, to pamiętam je mniej więcej na długość jednej gry. Powiedzmy na długość jednego popołudnia. No właśnie, ale dwa dni później już nie pamiętam, o co chodziło. Także to jest coś, w co wiem, że ty lubisz grać ze swoją rodziną.
Ale potem... praktycznie właściwie jak mieszkaliśmy w Polsce w tym czasie, kiedy byliśmy studentami, to poza tym preferowaliśmy gry zdecydowanie komputerowe. No i w pewnym momencie studiów z grupą naszych znajomych zaczęliśmy okazjonalnie grywać w gry fabularne. A w sensie Dungeons and Dragons, w sensie, nie wiem, czy to ma jakąś polską nazwę. D&D, czyli... Smoki... Czyli, nie, myślę, że to dalej funkcjonuje pod nazwą D&D. Gry fabularne, czyli jest ktoś, kto opowiada historię i według pewnych zasad rozgrywacie grę naprawdę opowiadaną, macie karty postaci z jakimiś statystykami. Właśnie rzucacie kostkami i tego typu sprawy. Myślę, że to był dosyć fajny i ciekawy czas. No właśnie, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o samą jakość rozgrywki tego typu gier, bardzo dużo zależy od tego, jaką jakość prezentuje twój mistrz gry. Ja miałam okazję grywać u różnych mistrzów gry i szczerze mówiąc, a też bardzo ciężko jest utrzymać drużynę, ponieważ w dużej mierze twoje doświadczenie w ramach tej gry zależy od tego, czy uda ci się znaleźć wystarczająco osób, które chcą brać w tym udział. I wiadomo, że im jest się starszym, tym więcej znaleźć czas. No właśnie, tym więcej zobowiązań się pojawia. Naprawdę gra się długo, to jest gra na cały wieczór, właściwie na noc. Wracaliśmy z akademika po nocach potem spędzonych na graniu. Także różnie to bywa, jeżeli chodzi o tego typu gry, chociaż myślę, że są dalej interesujące i do dzisiaj w nie gramy chociaż. Właściwie mieliśmy bardzo długą przerwę od tych gier. Przez cały okres, jak wróciliśmy do Singapuru, aż do... Wróciliśmy do Singapuru, przyjechaliśmy do Singapuru. Przyjechaliśmy do Singapuru i na wiele, wiele lat mieliśmy przerwę od jakichkolwiek gier planszowych. No właśnie, to był taki temat, który... Z jednej strony wiesz, że są te gry, ale jakoś tak nie ma do końca powodu, żeby po niej sięgać, ponieważ jeżeli jest okazja, żeby się spotkać ze znajomymi, jak masz 25-26 lat, to idzie się do klubu, nie koniecznie siedzi się w czymś domu i gra w gry planszowe. Myślę, że... Ale w pewnym sensie też wyrośliśmy w pewnym momencie z tego jakby imprezowania i pojawiło się pytanie, okej, co dalej? Myślę, że przez właściwie... Przynajmniej 5 lat jedyną grą, czy jedyną nową grą, może tak to ujmijmy, w którą miałem okazję grać, była Jenga. Nie wiem, jak to się po prostu nazywa. Może tak samo ustawiacie stos klocków i po prostu każdy ma wyciągnąć klocek bez przewracania tej wieży. No ale to jest taka powiedziałam... To jest taka właśnie gra mało zobowiązująca, bardzo taka, powiedzmy, wymagająca mało zaangażowania gra. W pewnym momencie tutaj w Singapurze odwiedził nas znajomy z Europy, w sensie nasz znajomy, którego... znaliśmy jeszcze z czasu studiów, pochodził z Austrii. Ktoś, kogo poznałeś przez internet grając w ale gry przez RPG. Długie lata był moim takim bardzo bliskim przyjacielem i odwiedził nas tutaj w Singapurze. Na chwilę obecną już nie utrzymujemy kontaktów, ale pewno, że wtedy bardzo ceniłam sobie jego jakby towarzystwo. I odwiedził nas tutaj w Singapurze. Wiadomo, przez kilka dni trochę zwiedzaliśmy, trochę imprezowaliśmy, ale w pewnym momencie przychodzi ten moment w życiu, że w spędzaniu razem czasu, gdzie szukasz jakiejś alternatywy, co by tu razem porobić, co nie wymaga jakiegoś szczególnego wysiłku. I pamiętam, że ruszyliśmy razem do sklepu i po prostu kupiliśmy kilka gier. Kupiliśmy wtedy Cluedo, kupiliśmy Eurobiznes, Monopoly. I ryzyko. I sporo czasu spędziliśmy grając w Cluedo, ponieważ Cluedo jest bardzo taką intelektualnie stymulującą grą. Dla tych, którzy nie znają Cluedo, jest to gra planszowa z pionkami, której celem jest odgadnięcie, w jakich okolicznościach zaszło morderstwo, jaką bronią, kto go dokonał i w którym pokoju na planszy. No właśnie, więc trzeba sporo myśleć. Jest to bardzo taka jakby fajna gra dla osób może, które mają troszeczkę więcej czasu i energii intelektualnej, żeby spędzić na graniu w tą grę. Pamiętam, że kupiliśmy też właśnie ten Eurobiznes. Tak, trochę klasyk. No właśnie, ale granie w niego, kiedy jesteście dorosłymi i może troszeczkę bardziej chce się przestrzegać zasad, okazało się a nie tak bardzo zabawne i pamiętam też, że z innym znajomym, a tym razem z Australii, przyjechał do nas też do Singapuru, próbowaliśmy grać w ryzyko, ale moje ambicje, żeby wygrać, skończyły się tym, że tak na was krzyczałam i tak się złościłam, że czemu nie wygrywam, że chyba graliśmy tylko raz. Niespecjalnie ta gra przypadła nam do gustu, ponieważ... Wymaga
sporo myślenia. Wymaga sporo myślenia, ale z drugiej strony trochę przypomina grę po prostu wojnę w karty, w sensie kto ma większą armię, wygrywa, proste. No tak, ale tam jest większy element tej strategii, ale zastanawiam się, czy w tej grze nie jest taki jakby ukryty element agresji, który nie sprzyja może sytuacjom społecznym. Także pamiętam, że mieliśmy te gry i graliśmy w nie w zasadzie tylko kiedy ktoś nas odwiedzał tutaj w Singapurze. Jak trochę zjadasz czasu. No właśnie, kiedy trzeba było się zająć czasem, ale zdecydowanie nasze preferencje były w stronę Cluedo, nie w stronę eurobiznesu czy ryzyka. Ale potem nasz znajomy zaprosił nas swego czasu na jakiś tam lunch w jego domu. Była spora grupa ludzi i graliśmy sobie razem w Osadników z Katanu. I jeśli nie grywacie gry planszowe, jeśli nie wiecie, gdzie zacząć, nie znacie żadnych tytułów, nikt nie jest w stanie wam nic polecić, jedyna gra, jaką potrzebujecie, żeby zacząć waszą przygodę, to właśnie Osadnicy z Katanu, Settlers of Catan. To jest gra, która nie tylko jest łatwa do zaczęcia, ma w miarę nieskomplikowane zasady, nawet jeśli jesteście już doświadczeni, dalej sprawia przyjemność. No właśnie, bo nie ma w sobie tego elementu rywalizacji i agresji. To jest gra, w którą można spokojnie grać ze znajomymi, można grać z osobami, których nie znacie zbyt dobrze. To świetna gra, nad którą można w pewnym sensie przełamać lody z innymi osobami i poznać, jak te osoby się zachowują, jaki mają temperament. To jest po prostu temperament. Gra ekonomiczna, w której operujecie pewnymi zasobami, macie pewną planszę. No właśnie, ale gry sympatyczne i proste. I to jest jedna z tych gier, gdzie ktoś wygrywa, ale to nie jest tak, że inni przegrywają. Inni po prostu nie wygrywają. Gra kończy się dokładnie jak pierwsza osoba osiągnie swój cel, a nikt nie pozostaje ostatni, prawda? No właśnie i pamiętam, że ja i Sławek byliśmy tak tą grą zachwyceni, że kupiliśmy ją dla siebie. I od tego czasu ktokolwiek do nas przyjeżdżał tutaj do Singapuru, żeby nas odwiedzić, poza oczywiście graniem w karty, zawsze był Osadnicy z Katanu. To jest jeden z tych klasyków, czyż nie? O, zdecydowanie. I tak jak mówię, jeśli miałbym polecić jakąkolwiek grę z tych, które my posiadamy jednak obecnie całkiem spory zasób, to są to Osadnicy z Katanu. A i jakby po tym czasie, kiedy zaczęliśmy grać w Osadników, jeden z naszych znajomych tak jakby znikąd zaprosił nas, przyjdźcie na Games Night, na grę, w sensie na wieczór z grami. I przedstawił nam grę, która nazywa się Salem. To jest dosyć ciekawa historia, myślę. Ten nasz znajomy bardzo często wspiera różne projekty z Kickstartera. I są to często jakieś gry komputerowe, czasami jakieś dziwaczne rzeczy w stylu metalowe kości do gry, powiedzmy, ale jednocześnie wspiera bardzo dużo takich alternatywnych, nazwijmy to, gier planszowych. I właśnie Salem był jedną z takich gier. No właśnie, i myśmy tak trafili do jego domu, żeby pograć w ten Salem. I to jest jedna z tych gier, które opierają się na tym, że to nie jest gra, która opiera się na rzutach kości, czy na szansie, czy na szczęściu. To jest gra społecznych relacji, gdzie trzeba sobie kłamać w żywe oczy, spiskować, zdradzać innych i kombinować ile wlezie, żeby wygrać. I mam takie wrażenie, że ten epizod gry w Salem zapoczątkował całą kaskadę jakby różnych innych gier, które trafiały w ręce nie tylko nasze, ale naszych znajomych. I Salem zapoczątkowało taki trend w naszych kółkach społecznych, gdzie różne jakby pary występujące w tych kołach społecznych zaczęły kupować różne gry, gdzie zaczęliśmy poznawać osoby, które po prostu lubią grać w gry planszowe i w ten sposób jakby zaczęliśmy budować swoje nowe jakby koło znajomych, którzy po prostu lubią grać w gry. Nasz znajomy, wspierając w ramach tego Kickstartera Salem, dostał 3 kopie gry i oczywiście jedną grał samemu, ale został z 2 kopiami, z którymi nie miał co zrobić i myśmy kupili od niego jedną sztukę i nasz wspólny znajomy kupił drugą. I każdy z nas zaczął ze swoim gronem znajomych grać, powiedzmy, w Salem i oczywiście przedstawiać swoich znajomych do gier planszowych. I w pewnym momencie nagle okazało się, że wokół nas nasi znajomi grają w gry planszowe. Znajomi tego pierwszego znajomego grają w gry planszowe. No właśnie, zostajesz przedstawiony znajomym, znajomych, którzy lubią gry. Powstaje ogromne grono ludzi, którzy nie tylko grają w różne gry, ale również
wnoszą do tego waszego nowego związku swoje doświadczenie z innymi tytułami, z czymś, czego ty w co nigdy nie grałeś, nigdy nie słyszałeś o tym. No właśnie, i to zapoczątkowało taki, ja bym powiedziała, renesans w naszym życiu gier planszowych, gdzie nagle zaczęliśmy sporo naszych spotkań społecznych z innymi poświęcać tylko tematowi gier. I to jest taka trochę zmiana, ponieważ pamiętam właśnie, gdy byliśmy w wieku tych 25-26 lat, gdzie najatrakcyjniejszą metodą spędzania wieczoru było pójść na imprezę, poszaleć sobie, kluby i tego typu sprawy. Ale w pewnym momencie to się przejada, w pewnym momencie wszyscy czujemy się troszeczkę może już nie w klimacie na tego typu rzeczy. Pamiętam, że spotykaliśmy się tak po prostu, żeby posiedzieć, ale kiedy pojawiły się gry planszowe, jakby w naszym towarzystwie, a zaczęła się całkiem nowa era kontaktów społecznych dla nas. Jak najbardziej. I to jest ciekawe, że to, co skupia waszą grupę znajomych, to są gry planszowe, oczywiście to jest ta wymówka, ale taki wieczór gier planszowych niesie ze sobą o wiele bogatsze relacje. To jest trochę tak, że na przykład my z naszymi znajomymi umawiamy się, że każdy przynosi ze sobą coś do jedzenia. To nie jest tak, że wspólnie zamawiamy pizzę z zewnątrz, ale... Umawiacie się na cały wieczór, wiecie, że będziecie grać w gry, a przynosicie jakieś desery, ktoś czy jakieś się dania. Ktoś przyniesie chipsy, ktoś przyniesie butelkę wina, ktoś upiecze ciasto, nasza hinduska znajoma gotuje coś hinduskiego, jakieś curry, do którego potem każdy się ślini, bo chce skosztować, czy chce... zjeść. No właśnie, więc w pewnym sensie gry planszowe w naszym życiu, pomimo tej takiej swojej być może neutralnej historii udziału w naszym życiu, na chwilę obecną zajmują bardzo ważne miejsce, ponieważ są swego rodzaju wymówką, żeby spotykać się z ludźmi. Czasami, żeby spotykać się z ludźmi, których znamy bardzo dobrze, których widzimy bardzo często i z którymi uwielbiamy spędzać czas, ale czasami to jest dobra wymówka, żeby na przykład zaprosić do siebie do domu znajomych, których poznaliście przez znajomego. W sensie... Czasami zdarza nam się, czy nawet ostatnio mieliśmy okazję być u znajomych, których właściwie spotkaliśmy wcześniej, bo przyłączyli się do innego wieczorku gier planszowych i po prostu trochę na zasadzie w ramach rozmowy stwierdzili, może skoro tak lubicie gry, przyjdźcie do nas, no to my bardzo chętnie. No właśnie, to jest zawsze okazja, żeby porozmawiać, co kto lubi, co ma w swojej kolekcji, jakie gry... w jakie gry inwestuje, czy może ma jakieś gry, które chciałby przetestować. I może to jest dobry moment, żeby porozmawiać o tym, za co cenimy gry planszowe. Jakie są nasze ulubione gry planszowe? W sensie, co powoduje, że twoim zdaniem gra planszowa jest warta tego czasu, który się poświęca, żeby w nią grać? Powiedziałbym, że zależnie od tego, jaka jest twoja grupa znajomych, inna gra jest dobra. Raz zdarzyło nam się grać w tę grę Salem, która jest polowaniem na czarownicę i trzeba kłamać w żywe oczy, z gronem znajomych, z którymi mamy trochę luźniejsze relacje, trochę bardziej takie mniej zażyłe i gra wydawała nam się kompletnym nieporozumieniem. W sensie ciężko kłamać w oczy komuś, kto tak naprawdę... Nie znacie go dobrze, nie wiecie, jakie gesty zdradzają fakt, że być może próbuje coś ukryć. A z drugiej strony, jeśli macie doskonałych znajomych, mamy takie pewne grono ludzi, z którymi naprawdę blisko się trzymamy, możemy sobie nawet żartować ostro, czy wygłupiać się i wszyscy oczywiście traktują to niepoważnie i dobrze się bawią. Z takim gronem gra właśnie w tą grę Salem jest doskonała, bo nagle wszyscy czują tego ducha wspólnej rozrywki i na końcu bez względu na to, kto wygra, kto przegra, wszyscy bawili się doskonale, prawda? Aha. Także każda gra ma swoje zastosowanie, powiedzmy, z okoliczności, w których nadaje się lepiej niż inna. Absolutnie się z tobą zgodzę, ale jednocześnie myślę na przykład, że dla siebie ja mogłabym wprost powiedzieć, że nie lubię gier, gdzie jest jeden zwycięzca, ale wszyscy przegrali. W sensie, o ile lubię gry, które pozwalają na to, żeby ktoś zwyciężył, myślę, że nie lubię gier, które obejmują elementy agresji. Na przykład wyeliminowanie pionków, wszystkich pionków kogoś i ktoś potem siedzi i nie ma co ze sobą zrobić przy stole. To prawda. Nawet dzisiaj graliśmy wcześniej w dwójkę, dostaliśmy nową grę, kto śledzi mój Instagram, czy jeśli nie śledzicie, zajrzyjcie, dostaliśmy od naszego bliskiego przyjaciela nową grę planszową. Graliśmy dzisiaj i grając w dwójkę, Basia musiała zabrać mi kilka ważnych jednostek i z jednej strony, no oczywiście to prowadzi do jej zwycięstwa, ale z drugiej strony ciężko tak
No właśnie, tak, masz takie wrażenie, że jeżeli ktoś wie, że przegra całą grę, to ostatnie rundy gry nie są już takie przyjemne? A w grach, szczególnie w dwie osoby, no jedna osoba będzie przegraną, kiedy ty wygrasz, prawda? To jest naturalna równowaga tej gry. Dlatego, ale powiedziałbym, że jest jeszcze... Na przykład gra w Catan jest dla mnie przyjemna, ponieważ z jednej strony ktoś wygrywa, ale to nie znaczy, że inni przegrywają. Oznacza jedynie, że nie wygrali. Tym bardziej, że w Catan bardzo często jest tak, że wszyscy idą mniej więcej równomiernie, aż w pewnym momencie ktoś osiąga ten poziom zwycięstwa. Bardzo rzadko jest tak, że ktoś dominuje od samego początku. Czasami masz takie wrażenie, że w niektórych grach, zwłaszcza gdzie zasoby są przyznawane na początku losowo, że ktoś może dostać zestaw kart, czy zestaw pionków, dobrą czy zasobów. No właśnie tą dobrą rękę. I myślę, że to jest powód, dla którego ja nie do końca lubię grać w gry typu poker. Wielokrotnie próbowałam się ich nauczyć, ale sam fakt, że mają ogromny element losowy i że cała reszta rozgrywki polega na w pewnym sensie nie kooperowaniu, ale próbuje rozgryzienia swoich przeciwników, powodowało, że to nie były gry, które mi się podobały. Ja lubię gry, gdzie wszyscy mogą się doskonale bawić prawie że do samego końca. Całkowicie się z tobą zgadzam. Innym typem gier, które nie za bardzo za nimi może przepadam, mamy kilka, właściwie bardzo niewiele, ale są takie w naszej kolekcji, to gry, które mają tak dużo zasobów, że tak dużo typów zasobów, że ciężko skupić się na tym, jaką strategię wybrać. W przypadku Settlers of Catan na przykład jest Osadników z Catan? W przypadku Osadników z Catanu jest tylko kilka zasobów, które używa się w bardzo konkretnej kolejności zależnie od etapów gry. Ale mamy na przykład inne gry w stylu Concordia, w której naprawdę jest kilka typów zasobów i w każdym momencie gry możesz właściwie inwestować w inną grupę tych zasobów. I nie wiesz do końca, co nie jest dobrym pomysłem. Nie wiesz, co jest dobrym rozwiązaniem. Nie ma lepszych pomysłów i gorszych, prawda? No właśnie, myślę, że to, co ja cenię w grach planszowych, to jest ten moment, kiedy możesz obrać strategię i kiedy strategia nie tyle opiera się na grze zasobów, czy kart, czy szczęścia, ale ja lubię gry, gdzie jest element ludzki. Gdzie mogę na przykład innych przekonywać, żeby weszli ze mną w jakieś tam porozumienia czy współpracę, no właśnie tego typu rzeczy. Tak jak wspominałam, ja mam obsesję na punkcie wygrywania wszystkiego, obojętnie czy mówimy tutaj o grach, czy w sytuacjach zawodowych. Ja chcę być numer jeden. Ale prawda jest taka, że dostrzegam wady tej sytuacji, gdzie jest się zwycięzcą, a inni przegrywają. Ja lubię, jak inni mogą wygrywać ze mną, a także lubię gry, gdzie możemy współpracować w celu osiągnięcia jak najlepszego wyniku razem. I wydaje mi się, że Osadnicy z Catanu mają pewien element tego, gdzie na przykład im bardziej jesteś otwarty na handel z innymi, szybko dostrzegasz, że inni są bardziej otwarci na współpracę z tobą. Tak samo są gry, gdzie znajdujesz po prostu osoby, które chcą cię wspierać, które chcą być z tobą w drużynie i to jest dla mnie największa frajda właśnie, gdy możemy wspólnie pracować k temu, żeby nasz zespół, nasza drużyna po prostu dominowała w grze. To jest najlepszy moment. Ostatnio grając u znajomych trafiliśmy na grę, no, w której dwie drużyny zawodników muszą zgadywać słowa ułożone na stole bez mówienia tych słów bezpośrednio. No właśnie, czyli to jest gra oparta na tym, że musicie jakby wymyślić, co przywódca drużyny ma na myśli. I ten przywódca drużyny może wam powiedzieć hasło, jedno słowo, klucz, które pozwoli wam odkryć kilka różnych kart, w sensie zgadnąć kilka niezwiązanych ze sobą słów. To jest gra, w której czynnik ludzki, właśnie ta relacja jest doskonałym elementem gry, doskonałym elementem zabawy i myślę, że pomimo, że zasady nie są skomplikowane, są wręcz banalnie proste, takie gry naprawdę doskonale sprawdzają się, kiedy gracie w takim luźniejszym, powiedzmy, luźniejszej grupie ludzi, czasami z odrobiną wina, tak, że nikt nie jest super świeży i skoncentrowany, nie o to chodzi, ale chodzi o to, żeby każdy miał po prostu dobrą zabawę. No właśnie, bo wtedy dużym elementem jakby gry jest wymyślenie, co inni członkowie drużyny mają na myśli. I szczególnie jeśli gracie w grupie osób z zupełnie innego otoczenia. Nasi znajomi są jednak trochę, powiedziałbym, międzynarodowi. To jest jednak bardzo bogata grupa. No właśnie, ostatnio byłeś w drużynie, gdzie był Francuz, Filipińczyk. Hindus. Hindus, no. I
I dogadajcie się razem w języku, który nie jest dla żadnej osoby ich natywnym językiem. No właśnie, i powiedzmy, wy mówicie, nie wiem, gwiazdy, hipotetycznie. Wasi współpracownicy z zespołu próbują zgadnąć... Czy to chodzi o metal? Bo gwiazdy są z metalu. A może aktor, bo przecież to gwiazda, a może... chodzi o coś zupełnie innego, na przykład o księżyc, bo przecież gwiazdy, księżyc, te rzeczy ze sobą są związane. No także właśnie. Myślę, że cudowna jakby okazja, żeby po prostu poznać innych. Gry słowne, szczególnie zespołowe, mogą być bardzo ciekawym pomysłem. I kiedy próbujecie dla siebie wybrać jakiś tytuł, jakąś grę, wiecie, że będziecie grali ze znajomymi, myślcie właśnie pod takim kątem. Gra nie musi mieć trudnych zasad, nie musi mieć masy pionków, kości. Oczywiście te rzeczy są atrakcyjne, ale żeby grać w tego typu gry, musi być bardzo skoncentrowani, mieć kupę czasu. Musicie też być w atmosferze, która sprzyja troszeczkę tym bardziej trudnym wyzwaniom intelektualnym. Kiedy chcecie mieć naprawdę dobry czas ze znajomymi, po prostu się pobawić, weźcie raczej coś prostego, ale gdzie elementem zabawy są właśnie wasze wspólne relacje w ramach drużyny. No właśnie, ale wydaje mi się, że jest coś takiego na przykład, że są osoby, które nie lubią na przykład gier, które mają zbyt duży element społeczny, gdzie na przykład musisz negocjować z innymi, czy współpracować z innymi. Jak się czujesz na ten temat? Na przykład, czy lubisz współpracować z innymi, jeżeli chodzi o gry? Lubię, ale nie lubię gier, w których łatwo jest stworzyć sytuację, gdzie dwie osoby, łącząc swoje siły, są w stanie dobić innego, trzeciego gracza. Ostatnio graliśmy w grę o Tron, grę planszową na podstawie serii filmowej. I tam rzeczywiście, jeżeli... Gra jest bardzo zaawansowana, tak jak mówię, że dwóch graczy jest w stanie... Właściwie na bardzo wczesnych etapach gry dobrać się razem i bardzo szybko wyeliminować innego gracza z gry. No tam jest ten element, że może ci się w pewnym sensie nie poszczęścić i od samego początku wiesz, że jesteś na przegranej pozycji. Tego nie lubię. Wydaje mi się, że wolę gry, w których tak jak w osadnikach da się wspólnie rozwijać i wspólnie dążyć do tego celu i w pewnym momencie po prostu komuś udaje się osiągnąć ten cel. A to prawda, ale akurat gra o Tron jest jedną z tych gier, gdzie tak jak w Ostnikach z Katanu, też nie ma sytuacji, że inni przegrywają. Po prostu inni nie osiągnęli wystarczająco, żeby być w kategorii zwycięzców. A ja bardzo lubię gry z elementem społecznym, w sensie, gdzie trzeba analizować to, co inni robią, gdzie trzeba przekonywać innych, żeby chcieli grać z tobą, a nie z kimś innym. Ja też lubię, ale nie jestem w nich dobry. No właśnie, ja też chciałam właśnie to powiedzieć, że to, że lubię te gry, nie znaczy, że jakoś szczególnie mi wychodzą. Mamy takiego znajomego w naszej grupie, który idealnie potrafi rozgryzać innych. Już po 2-3 rundach gier właśnie takich bardziej społecznych, on idealnie potrafi wymyślić, jakie kto ma intencje, jak kto widzi sytuację kto w grze. Kto blefuje, kto rzeczywiście nie wie, co zrobić. No właśnie, a ja bardzo bym chciała umieć w ten sposób, ale prawda jest taka, że nie bardzo mi to wychodzi. Wydaje mi się, że dla mnie najsilniejszym, taką moją zdolnością jest strategizowanie. Ja potrafię przewidzieć, jaka jest mechanika gry, bardziej taka liczbowa i jakby rozgryźć grę w ten sposób, ale to nie jest mój ulubiony typ gry. Myślę, że ja najbardziej właśnie lubię ten społeczny aspekt, ten aspekt, gdzie jesteśmy drużyną, gdzie musimy pracować razem, bo w ten sposób nie muszę się tak bardzo przejmować tym, czy przegram, czy wygram. Mogę się wtedy bardziej skupić na tym, czy osoby, na których mi zależy w tej relacji, osiągną ten sukces. Myślę, że jednym z ważnych elementów w grach, które gra się w gronie znajomych, niekoniecznie w rodzinie, ponieważ w rodzinie wszyscy są oczywiście zawsze w jednym domu, powiedzmy, ale w gronie znajomych, kiedy macie ten bardzo wąski, określony czas, to możecie grać razem i potem wszyscy się rozchodzą, jest to, żeby gra kończyła się w momencie, kiedy pierwsza osoba wygrywa. Żeby nie było żeby tak, nie było że ktoś skończy i siedzi, czekasz, wszyscy grają. Myślę, że to jest ważny element. Okej, tak trochę wspomniałeś o różnych typach gier. Może porozmawiamy trochę o sytuacji z grami na chwilę obecną. Wydaje mi się, że żyjemy w czasach, gdzie gry planszowe przeżywają swego rodzaju renesans. Bardzo wielu naszych znajomych, których znamy mniej lub bardziej, ma gry, inwestuje w gry, a też osoby, nawet które znamy gdzieś tam z Polski, też wiele osób lubi gry. Ale na przykład, kiedy ja i ty rozglądamy się za grami, zawsze mam wrażenie, że większość gier, 95% gier jest projektowanych jako gry rodzinne. Tak, i szczególnie
to widać w sytuacji, kiedy patrzycie na pudełko i zastanawiacie się, w ile osób będziecie mogli grać, ponieważ na waszym przyjęciu będzie no, 12. 6, 8, 10, 12 osób, a gra mówi od 2 do 5 graczy. Szczerze mówiąc, od 2 do 5 jeszcze nie jest źle, ale 2 do 4? Jestem wielkim fanem Cywilizacji, gry komputerowej i tak trochę napaliłem się na to, że wyszła gra planszowa Cywilizacja. Dzisiaj mieliśmy okazję zajrzeć do sklepu z grami na półce stała. Byłem trochę ucieszony, że udało mi się złapać egzemplarz, jest trochę ciężko dostępna w Singapurze. I okazało się, że jest tylko dla 5 graczy. Liczyłem nie, chociażby, że... dla 4. Jest tylko dla 4 graczy? No właśnie, Terraforming Mars był dla 5. Cywilizacja była 2 do 4, a Mars Terraforming, o których wiele osób nam mówiło, że jest super grą, właśnie okazało się, że jest 2 do 5 i obojgu nam troszeczkę jakby zapał do kupienia spalu, ponieważ kiedy u nas pojawiają się znajomi, rzadko jest tak, że byłoby nas mniej jak 7-8 osób. Czyli Cywilizacja 2 do 4 graczy i właśnie Terraforming Mars. Wiem, że ta gra jest popularna w Polsce. Wydaje mi się, że może być pod tym samym tytułem. No właśnie, a i to było 2 do 5 i oboje byliśmy tacy troszeczkę pozbawieni zapału, ponieważ tak jak wspominam, jeżeli do nas przychodzą znajomi, no rzadko jest tak, że byłoby nas mniej jak właśnie też 6, 7, 8 osób. Jeśli chodzi o Osadników z Katanu, o których wspomnieliśmy, podstawowa gra jest od 2 do 4 graczy, ale można do niej dokupić dodatek zwiększający właściwie do 6. No właśnie i często jest tak, że jak są u nas znajomi, to na przykład kilka osób gra w drużynach, w sensie w duetach. Szczególnie pary. No właśnie, ale też z tego powodu często wydaje mi się, że dominują u nas gry jak Salem czy Tortuga, którą nabyliśmy niedawno, właściwie tylko dlatego, że w te gry można grać spokojnie w 10-12 osób. No właśnie i jednym z takich moich problemów, jeśli chodzi o gry planszowe, to jest właśnie to, że mam wrażenie, że są głównie projektowane jako gry rodzinne, czyli gry od 2 do 4 osób, a ja uparcie szukam tych gier, gdzie można grać w 12 osób, ale żeby te gry dalej miały jakiś poziom, bo jest wiele gier takich imprezowych, w sensie, które są bardzo mało zobowiązujące, gdzie nie ma zbyt wielu zasad, gdzie nie ma zbyt wielu jakby ambicji. Proste zgadywanie, jakieś proste operowanie na powiedzmy symbolach graficznych, no wymienianie się kartami, coś takiego. No właśnie, a ja chcę strategiczne gry, gdzie może brać udział całkiem spore grono osób. Czasami jest tak, że przychodzą do nas znajomi, czy my przychodzimy gdzieś na jakieś spotkania i na przykład dochodzi do sytuacji, gdzie grupa musi się rozbić na dwie mniejsze grupy i gramy w różne gry, bo po prostu tyle gier jest projektowanych właśnie na mniejsze zespoły graczy. I tak się zastanawiam, czy to jest dlatego, że być może ten rynek karcianek, gier i planszówek jest troszeczkę bardziej nastawiony na rynek gier rodzinnych. Taki podział, że są te gry bardzo uproszczone, rodzinne, one bardzo często mają nieskomplikowane zasady, być może by młodsi gracze byli w stanie przyłączyć się do rozgrywki. I są te gry takie naprawdę już powiedzmy zaawansowane, czy batalistyczne, czy jakieś strategiczne. Ten Władca Pierścieni, którego wspomniałem, do tej kategorii się zalicza, to są gry bardzo często już z figurkami, z jakimiś potworami, z całą historią świata, gry wymagające dużego zaangażowania. Też na ogół nie dla zbyt dużej ilości graczy prawdopodobnie. Zostaje ta grupa graczy, którzy chcą spotkać się raz na ruski rok w tym gronie znajomych, tak jak wspomniałem, prawdopodobnie z odrobiną wina, chcą mieć tą rozrywkę przez typowo co 4 do 6 godzin, prawdopodobnie jeśli spotkacie się o 6 wieczorem, prawdopodobnie pogracie do północy najwyżej. I w tej niszy brakuje trochę gier, brakuje tytułów. Tak jak mówiłaś, często spoglądamy na półki, albo ilość graczy jest zbyt mała, albo gra wydaje się naprawdę zbyt prosta, albo tak zaawansowana, że trzeba w nią grać i odstawić ją na później, co no właśnie, jest możliwe. Porozmawiamy chwilkę o tym, jak skomplikowane potrafią być gry. Oboje zaczynaliśmy z grami, które są relatywnie nieskomplikowane, ale czy masz wrażenie, że być może gry obecnie stają się trochę może zbyt skomplikowane do stopnia, gdzie wiele osób może czuć się jakby zrażonych poziomem komplikacji i ilością zasad, które trzeba opanować, zanim się gra? Nasz kot się znowu odzywa, jak zawsze. Nie ma podcastu bez kota! Myślę, że tak. Szczególnie, że myślę, że my i nasi znajomi możemy się już uważać za doświadczonych graczy. Już próbowaliśmy różne tytuły, gramy już powiedzmy już nie pierwszy, nie drugi raz.
I wciąż zdarza nam się trafiać na tytuły, które pomimo, że znamy zasady, rozumiemy zasady, nie do końca wiemy, jak je wykorzystać, żeby grać strategicznie, żeby wykorzystać je dla naszego zysku, dla naszej wygranej. Bardzo często jest trochę tak, że znamy zasady, ale gramy na ślepo, jakkolwiek wyjdzie. No właśnie, ja czasem mam takie wrażenie, że niektóre gry wydają mi się tak skomplikowane i mają tyle zasad, że aż trochę mi się nie chce uczyć nowych gier. I to jest takie trochę... Jakby przebija ten balonik pozytywnych uczuć i powoduje, że uciekają trochę. A właśnie, że mam wrażenie, że bardzo wiele gier, zwłaszcza tych nowych, tych trendujących gier, ma bardzo skomplikowane zasady i nawet jak się ich nauczysz, ostatecznie nie czujesz tej satysfakcji z nauczenia się ich. Czasami wydają się może wręcz zbyt skomplikowane. Chcieliśmy, zaczynając ten podcast, umówiliśmy się, że nie będziemy wymieniać zbyt dużo nazw gier, ponieważ nie chcemy tutaj mówić o konkretnych grach, ale jest taka gra, która nazywa się Concordia i w 2015 bodajże Concordia była jedną z tych gier, o których wszyscy mówili, że to jest super gra, najlepsza gra i trzeba kupić i myśmy tak jakby kupili ją, ponieważ wszyscy o niej mówili i Concordia jest dla mnie jedną z tych gier, która ma bardzo dużo zasad, ale ostatecznie jak je zrozumiesz, jak zaczniesz grać w grę, masz takie wrażenie, że sama gra jest bardzo prosta. Bardzo płytka. No właśnie, i że nie ma do końca tej satysfakcji z przegryzienia się przez te wszystkie zasady. A z drugiej strony gra, w którą graliśmy dzisiaj, Cyclades, Cyklady, zabawa w bogów. No właśnie. Po pierwszej rozgrywce... Nie są wcale takie trudne? Pierwszej rozgrywce byliśmy w stanie pojąć właściwie większość zasad. Wydała się właściwie... Dużo elementów, ale bardzo proste do obsługi, bardzo łatwe też do wykombinowania, jak chcesz zbudować strategię. Ale też bardzo dynamiczna w pewnym sensie, dużo rzeczy się zmienia z rundy na rundę, a właśnie w Concordii miałam takie wrażenie, że jak wszyscy gracze już wymyślili, o co chodzi, to już w pewnym sensie nie było sensu, żeby w nią grać. Tym bardziej, że Concordia jest jedną z tych gier, w których nawet sam system liczenia punktów jest tak skomplikowany, że ciężko ocenić, w jakim momencie gry samemu się jest w porównaniu do swoich przeciwników. No właśnie, ale tak z drugiej strony też wydaje mi się, że rynek gier na chwilę obecną przeżywa swego rodzaju rozkwit. A za każdym razem jak idziemy do sklepu z grami są nowe gry, nowe hity, nowe rzeczy, o których się rozmawia i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ten rynek, przeżywa on swego rodzaju rozkwit. Wydaje mi się, że w dużej mierze za jakby bogaceniem się tego rynku stoją osoby w naszym wieku, które albo właśnie chcą grać ze znajomymi, albo mają już dzieci, które powoli wchodzą w wiek, gdzie można z nimi pograć w różne gry. Ale wydaje mi się, że przez to pojawia się wiele gier, które może nie są do końca warte inwestycji, w sensie gdzie zasady są wydumane i przekombinowane, a wartość rozgrywki nie jest wcale taka wysoka. Tym bardziej, że wiele z tych gier jest naprawdę kosztownych. Jeśli otworzycie takie pudełko w przypadku nowych tytułów, bardzo często macie całe palety żetonów do wyciśnięcia z kartonu, macie masę figurek, kości, już nie mówię o sześciościennych, ale no, rozmaite kości. Czasami powiedzmy traficie na jakieś 12-ścienne kości, do tego macie żetony, monety, jakieś karty i jeszcze to stoi na planszy złożonej z dwóch, trzech elementów, które w jakiś tam sposób zaciskają się. To wszystko oczywiście komplikuje grę, zwiększa jej koszty i kiedy decydujecie się na taką inwestycję, możecie wybrać tylko jedną grę, wtedy to naprawdę ma znaczenie. No, także nie do końca wiem, czy jestem zadowolona jakby z kierunku, w którym podąża rynek gier. Wydaje mi się, że na chwilę obecną wychodzi bardzo dużo gier, ale coraz trudniej jest wybrać gry, które są naprawdę warte inwestycji, zwłaszcza, że jednak trzeba przyznać, zabawa w gry planszowe jest dość kosztowna jednak. A jakiś czas temu odwiedziliśmy znajomych, którzy okazało się, że mają całą szafę wypchaną różnego rodzaju grami i sam fakt, że zgromadzili aż tyle, był dla mnie wow! Jako ciekawostkę może powiem, że jest tutaj w Singapurze restauracja właściwie w którym, jest kilka takich. No, na pewno jest kilka. Odwiedziliśmy kiedyś jedną z nich, w której można grać właśnie w gry planszowe i jeden z naszych znajomych właśnie opowiadał, że
miał ogromną kolekcję gier planszowych i w pewnym momencie po prostu oddał im wszystkie swoje gry, jakie miał. I przez tak teraz w naszym gronie znajomych łapię się za głowę. Dlaczego teraz, kiedy wróciliśmy do gier planszowych, potrzebujemy gier? No właśnie, ale wydaje mi się, że to jest trochę tak, że jeszcze kilka lat temu nie było takiej mody na granie w gry planszowe. A może my po prostu nie byliśmy jeszcze w tamtym wieku, więc... Nie, wydaje mi się, że było coś takiego, że wiesz, kiedy pojawiły się komputery, większość z nas była bardziej gotowa inwestować w gry komputerowe, więc nie było aż tak dużo pieniędzy, żeby inwestować w gry planszowe, więc na rynku nie pojawiało się nic ciekawego. Teraz wydaje mi się, że jest wręcz za dużo pieniędzy na rynku gier planszowych, gdzie wielu dorosłych czy osób, których dzieci w końcu wchodzą w wiek, gdzie można z nimi pograć w jakieś fajne gry planszowe, a szukają aktywnie produktów na tym rynku. I więc wydaje mi się, że doszło do odwrotnej sytuacji, gdzie tych pieniędzy jest za dużo i pojawia się być może zbyt dużo tytułów, które są bardzo do siebie podobne, które nie wnoszą nic świeżego, ciekawego czy świeżego do samego pomysłu. Także jestem ciekawa, jak to się wszystko rozegra. A może teraz takie inne pytanie trochę. Tak? Czy byłabyś skora grać w gry planszowe przełożone na komputer? Nie do końca widzę w tym wartość. Dla mnie największa wartość gier planszowych jest jednak w tym czynniku, że mogę się spotkać ze znajomymi. Nie wiem, na ile jest to dyktowane faktem, że jesteśmy jednak emigrantami. Przeprowadziliśmy się do kraju, gdzie nie mieszkają tutaj żadni członkowie naszej rodziny, więc w pewnym sensie, jeżeli się z kimś spotykacie, to dlatego, że chcecie mieć pretekst, żeby się spotkać. Nie ma tego automatycznego pretekstu, że jesteście rodziną. I w pewnym sensie jakiekolwiek preteksty, czy to jest, żeby wspólnie trenować jakiś sport, czy żeby grać w gry, wydają się bardzo dobrymi pomysłami i myślę, że to mnie motywuje, jeżeli chodzi o gry planszowe, ten aspekt bardziej personalny, chociaż muszę przyznać, że to nie jest do końca tak, że można kogoś poznać grając z nim w gry planszowe. To jest świetny pretekst, żeby się spotkać, to jest świetny pretekst, żeby spędzić czas razem, ale tak czasami mam ochotę spotkać się z osobami, z którymi gram w gry, żeby pograć jedną rundę, ale żeby drugie tyle czasu spędzić po prostu rozmawiając, czy robiąc coś niezobowiązującego. Ale kiedy pojawia się opcja grania na sieci przeciwko osobom, których nie znam, tudzież przeciwko sztucznej inteligencji, nie wydaje mi się to takie atrakcyjne. Przez jakiś czas grywałem w gry słowne, takie trochę krzyżówkowe, przez sieć z graczami. Myślę, że ta forma jest jeszcze dla mnie atrakcyjna, szczególnie, że to ciężko znaleźć w dniu codziennym czas, żeby powiedzmy pograć w coś w stylu Scrabble, czy jakieś, nie wiem, Words with Friends. Swojego czasu było bardzo popularne telefony komórkowe. Takie gry szla nie mają sens, kiedy jest jeden przeciwnik, być może dynamicznie dobierany na podstawie jakiegoś tam algorytmu, ale można grać przeciwko. No właśnie, bo są pewne gry, gdzie granie przeciwko człowiekowi oferuje wyższy poziom tej inteligencji gry. To jedno. Nie do końca może wypełnić sztuczna inteligencja. A drugie bardzo często jest też to typ gier, który wymaga dużo czasu albo w którym rozgrywka ciągnie się przez bardzo długi okres, więc można tą grę, powiedzmy, wykonać ruch, odłożyć i za kilka godzin podnieść, powiedzmy, telefon i kontynuować grę w każdej chwili. Jednak to nie jest coś, co można zrobić ze znajomymi i to nie jest coś, co pasuje do tego takiego, powiedzmy, otoczenia wieczoru z grami planszowymi, okay, prawda? Bardzo często są gry jeden gracz przeciwko jednemu graczowi, też także w gronie większym gronie znajomych byłoby to po prostu nudne, prawda? Także ten typ gier jeszcze dla mnie może być ciekawy, powiedzmy, przez telefony komórkowe, jakieś właśnie Scrabble. Dawno, dawno temu grywałem w literaki okazjonalnie. Tego typu gry. Może okay, gry karciane mają podobną naturę dla mnie, powiedzmy. Ale te wszystkie współczesne gry, te naprawdę kolorowe, pionkowe, jest na przykład ta gra Small World, bardzo fajnie grało nam się w nią w wersji planszowej, ale myślę, że w postaci komputerowej, która zresztą jest na Steamie, czy nawet Osadnicy z Katanu też są dostępni na Steamie, trochę traci swój urok, tak jak powiedziałaś, troszeczkę gubi tą najciekawszą część rozgrywki, czyli właśnie kontakt z graczami, powiedzmy w taki sposób bezpośredni, osobisty. Myślę, że to jest trochę potrzebne dla mnie w grach. Okej, porozmawiamy może teraz chwilę, wymieńmy wszystkie gry, w które graliśmy
ta część podcastu może nie będzie zbyt interesująca dla osób, które nie grywają w gry, ponieważ będziemy tutaj wymieniać tytuł za tytułem różnych gier, które znamy, żeby trochę odpowiedzieć na pytanie, w co graliśmy. I myślę jednocześnie, że to będzie też już taka ostatni końcówka. Także jeżeli, element audycji. Jeżeli nie interesuje was dokładnie jakby rozmowa na temat konkretnych tytułów, to tutaj podcast się kończy. Dziękujemy za uwagę. A jak zawsze zapraszamy do kontaktu z nami w przyszłości. A teraz porozmawiamy po prostu tytuł po tytule, w jakie gry gramy i jak je oceniamy. A jak wspominałam, graliśmy w grę Salem. I powiedziałbym, że na obecną chwilę to jest jedna z najlepszych gier do grania z bliskim gronem znajomych, dużym gronem znajomych. Najlepiej z gronem lekko pod wpływem alkoholowym znajomych. To jest gra, która ma bardzo słabą dystrybucję. To jest jedna z tych gier, które wypłynęły na Kickstarterze i dotychczas jakby nie mają zbyt dobrej dystrybucji. Wydaje mi się, że to nie jest typ gry, którą można kupić w sklepie, ale można ją zamówić ze strony producenta. Także to bardzo, bardzo byśmy rekomendowali, jeżeli interesują was tego typu gry. Mówiąc z grubsza, jest to gra polowanie na czarownicę. No właśnie, ale polega na podobnych zasadach jak bardzo popularna gra Werewolf. Wilkołak. Nie wiem, czy ktokolwiek rozumie, kiedy ja mówię po angielsku. Mój akcent jest bardzo ciężki. Ale to jest właśnie tego typu gra, tyle że jest bardziej ustrukturyzowana i nie trwa tylko kilka rund. Naprawdę można ją rozciągnąć na wiele rund doskonałej zabawy i to jest jedna z tych gier, którą zawsze polecamy. Na pewno podlinkujemy ją w opisie. Jak zawsze to nie jest żaden tam sponsoring, nie mamy żadnych kontraktów z firmą, która to produkuje. Po prostu to jest jedna z gier, którą lubimy. Tak samo z tej samej firmy mamy grę Tortuga, która ma bardzo podobną mechanikę jak Salem, ale wymaga troszeczkę mniej kłamania w twarz innym osobom. Moim zdaniem troszeczkę mniej interesująca, ale jednocześnie, tak jak mówisz, ponieważ wymaga mniej kłamania, nadaje się chyba lepiej do grania z gronem ludzi, z którymi nie jesteś w tak dobrych, powiedzmy, kontaktach czy tak bliskich relacjach. Taka bardziej neutralna gra jednak. No właśnie. Jakie inne gry gramy? Graliśmy oczywiście w Eurobiznes, graliśmy w Cluedo, a graliśmy w Ryzyko. Graliśmy w Osadników z Katanu i myślę, że dla tych, którzy już znają tę grę, warto zainteresować się licznymi dodatkami, szczególnie Seafarers, nie wiem jak to jest przetłumaczone po polsku, to jest dodatek, który dodaje więcej szlaków handlowych morskich. I rozszerza grę do od 4 do 5 osób. To jest osobny dodatek, rozszerzenie do... Właśnie do 6 osób. 5-6 osób. Także jeśli chcecie grać w 6 osób w Seafarers, potrzebujecie podstawową grę, jej rozszerzenie do 5-6 graczy, dodatek Seafarers i jeszcze jego rozszerzenie do 5-6 graczy. Także potrzebujecie aż 4 pudełka, ale myślę, że warto spróbować. Inna gra, w którą graliśmy, to Agricola. Myśmy grali w wersji jakby niecenzurowanej, ale tylko 4-osobowej. I to jest też gra, którą oceniamy dość wysoko, ale czasami ciężko jest znaleźć inne osoby, które jakby da się przekonać, żeby chciały się nauczyć skomplikowanych zasad. No to ona ma grę rodzinną, w sensie wersję rodzinną, która ma tam jakieś bardziej ocenzurowane aspekty. A my mamy tą grę taką jakby ogólną. Nie wydaje mi się, że jest w niej coś, co można by ocenzurować. A w każdym razie mamy Agricolę. I mój właśnie największy problem z Agricolą to, że to jest gra, która ma bardzo wiele zasad i ciężko jest znaleźć osoby, które znają te zasady. Kiedy gra się w dwie osoby, nie jest to aż tak ciekawa gra, fajnie się gra, jak jest więcej osób. Ale ciężko znaleźć wielu graczy, którzy znają zasady właśnie, bo to jest bardzo dokładnie. Gra na 4 osoby, moim zdaniem najlepiej. I czasami ciężko jest jakby znaleźć osoby, które chcą w to grać. A inna gra, którą mamy, to Concordia. I to jest gra, o której wspominaliśmy w tym podcaście. Sporo zasobów, sporo chodzenia po planszy pionkami. Ale w pewnym momencie, jak wymyślisz zasady tej gry, wydaje mi się, że staje się troszeczkę zbyt oczywista. I też bardzo powtarzalna. W kółko i w kółko gra się. No właśnie, bo wszyscy zaczynają jakby podbijać w tą najbardziej skuteczną strategię, zamiast ryzykować mniej skutecznymi strategiami. Po prostu wszyscy walą od razu w karty i chcą skubać karty i bardzo szybko jakby gra się rozchodzi. Inną grą, w którą graliśmy, to w
wersja planszowa gry o Tron, Game of Thrones. Myśmy grali w wersji na 6 graczy. Skomplikowana, bardzo dużo zasad, bardzo dużo uczenia się. Też bardzo nierówna, zależnie od pozycji startowej każdego z graczy. Takie jest moje wrażenie. O, mi się wydaje, że to jest fajna gra, ale to jest jedna z tych gier, gdzie trzeba grać z pasjonatami. W sensie pasjonatami gier i z pasjonatami całej serii filmowej. No właśnie, też. Preferowalnie osobami, które mniej więcej znają... bohaterów, miejsca, historię świata. No właśnie, i to jest też jedna z tych gier, gdzie trzeba się nauczyć sporo zasad, zanim właściwie zaczniecie grać. I mam wrażenie, że pierwsza runda jest zawsze stracona. W sensie, jeżeli ktoś nowy dochodzi do gry, nie zrozumie tej gry, póki nie zagrają w nią przynajmniej raz, a rozgrywka zajmuje około 2 godziny. Jak nie więcej. Właściwie zdarzyło nam się grać tak długo, że wszyscy wyszli troszeczkę niezadowoleni, że aż no właśnie, tyle. Aż tyle czasu, za dużo tego czasu. Gra, o której wspominaliśmy też dzisiaj w podcaście, to Codenames. To była gra właśnie ze zgadywaniem słów. Bardzo fajna gra, taka powiedziałabym niezobowiązująca. Wiem, że wiele osób też w nią gra w Polsce, czasami widuję na Instagramie, także fajnie się w to gra. Inne gry, w których graliśmy? Seven Wonders. A Seven Wonders, oczywiście. Jak mogłam zapomnieć o Seven Wonders. Ja nie jestem wielkim fanem Seven Wonders. Jakoś nie przemawia do mnie. Wydaje mi się, że bardzo dużo operowania monetami właściwie trochę niszczy atmosferę tej gry. No właśnie, bo to nie jest gra, gdzie do końca masz kontakt z innymi graczami. Właściwie grasz tylko z osobami, które są po twojej lewej i prawej i w pewnym sensie ogranicza to rozgrywkę. Rozumiem, dlaczego gra ma tyle fanów, ale z drugiej strony to jest też jedna z tych gier, gdzie trzeba kupować te wszystkie rozszerzenia i tego typu sprawy. Ostatnio graliśmy w bardzo ciekawą grę, nie pamiętam tytułu, chyba Sonar się nazywa. Sonar. To jest gra, którą może grać bardzo wielu graczy, którzy są podzieleni na 2 drużyny i każda drużyna reprezentuje załogę łodzi podwodnej. Każdy gracz indywidualnie pełni w załodze inną rolę, na przykład jeden nasłuchuje, co przeciwnik robi, gdzie porusza się. Ktoś inny dba o sprawność systemu w łodzi podwodnej. Ktoś inny jest jeszcze kapitanem i wydaje instrukcje. Także to jest zdecydowanie gra zespołowa. Dosyć trudna. Wydaje mi się, że też sam fakt, że każdy gracz pełni inną rolę, wymaga trochę innego zespołu umiejętności od każdego gracza, co może być trochę frustrujące, jeśli trafi się rolę, która nie jest twoją silną stroną. Dla mnie ta gra była za trudna. W sensie rozumiem, jaki jest jej sens, rozumiem, jak trzeba myśleć, żeby rozszyfrować przeciwnika, ale szczerze mówiąc, była dla mnie zbyt stresująca. Miałam wrażenie, że moja pomyłka będzie kosztować całą moją drużynę po prostu wygraną i przegraną i po prostu ten ciężar tej odpowiedzialności zżerał mnie od środka. A jednocześnie myśmy grali uproszczoną wersję gry, która jest turowa, ale dla zaawansowanych graczy tą grę gra się w czasie rzeczywistym, czyli właściwie każdy członek załogi próbuje nadążyć za własnym zespołem i za zespołem przeciwnika, także na pewno zdecydowanie trudna gra dla zaawansowanych graczy, a może być bardzo ciekawa, potrafi sobie wyobrazić, że dobrze zgrany zespół potrafi naprawdę dobrze sprawdzać się w tej roli. A inna gra, w którą graliśmy swego czasu całkiem sporo, to Munchkin. Gra karciana? Karcianka. A Munchkin Zombies i tego typu sprawy. A to nie jest gra, o której myślę, że mamy jakoś szczególnie dużo do powiedzenia, ponieważ to nie jest gra, którą my posiadamy, to jest gra, w którą inwestował nasz znajomy i zawsze jak się u niego pojawialiśmy, to graliśmy. Trochę skomplikowana, ale przyjemna, niezobowiązująca. No właśnie jedna z tych gier, gdzie można sobie po prostu pograć. Jest natomiast jedna gra, której tytułu kompletnie nie pamiętam, ale wydawała mi się bardzo ciekawym pomysłem. To jest gra, którą ma nasz znajomy. Wszyscy gracze grają w jaskini. Wyobraźcie sobie świat rycerz, smok, jaskinia, ale każdy gracz gra inną grę. Ktoś gra rycerzem i ma jakiś tam cel. Ktoś gra smokiem. Ktoś gra smokiem i ma inny cel. Ktoś gra jaskinią i ma inny cel. No właśnie, to jest jedna z tych gier właśnie z Kickstartera, którą nasz znajomy nabył. Bardzo taka interesująca. Alternatywna gra. Ale to jest też jedna z tych gier, gdzie zasady wydają się troszeczkę przerażające na samym początku, ale kiedy je załapiesz, z drugiej strony widzisz je jako dość proste. Lubię, kiedy gry w sobie mają pewnego rodzaju ściągi. Lubię podpowiedzi, lubię na przykład listę podczas jednej rundy. W kroku pierwszym robisz to, w kroku drugim robisz to, w kroku trzecim robisz to. Naprawdę wydaje mi się, że takie rzeczy bardzo się przydają. Czy są jakieś inne gry? Graliśmy też w grę taką detektywistyczną. Nie pamiętam niestety tytułu, nazywa się Hong Kong, coś tam.
I to jest gra, gdzie ktoś popełnia przestępstwo i trzeba jakby rozgryźć, kto je popełnił. Jedna osoba jakby ma limitowaną ilość kart, które zawierają różnego rodzaju podpowiedzi, czasami bardzo arbitralnie wybrane, i trzeba jakby zgadnąć, kto popełnił przestępstwo. W jakich okolicznościach, jakim przedmiotem. Ale jest to trochę dziwaczna gra, ponieważ daje cię wskazówki, na przykład jaki był wiek przestępcy, czy tam ofiary, już nie pamiętam w tej chwili. Na przykład było to dziecko, była to powiedzmy osoba w średnim wieku, była to osoba stara i patrzycie na karty różnych graczy i widzicie tam butelkę, doniczkę, wirusa i... Co to ma do rzeczy? Jak jedna rzecz ma się do drugiej, prawda? Jak podpowiedź ma się wykorzystać w takiej sytuacji? To ale trochę to jest... dziwna, chaotyczna gra. Nie podobała mi się. Nie podobała ci się? No. Ja całkiem doceniałam. Wydawało mi się, że pomysł jest dobry, ale że samo wykonanie, właśnie to, że podpowiedzi w żaden sposób, czy w żaden oczywisty sposób nie da się łatwo powiązać z różnymi typami kart, powoduje, że gra staje się naprawdę losowa. No i oczywiście grą, w którą graliśmy, jest też Small World, Mały Świat. Mały Świat. Jest to ciekawa gra, która też... To jest jedna z tych gier, gdzie jak ktoś wam próbuje wytłumaczyć, jak działa, jak działa mechanika, może się to wydawać bardzo zniechęcające, wręcz do stopnia, że nie chcecie nawet zacząć tę grę. Ale jak się raz nią zagra, jak się pojmie zasady, to gra też... potrafi być bardzo przyjemna i też bardzo dynamiczna. No właśnie, także myślę, że to są wszystkie gry, w które graliśmy. Sławku, czy pamiętasz jakieś, których... nie wymieniliśmy? Szachy! O, szachy! Myśmy nie grali między sobą w szachy od wielu, wielu lat. Ale nie wiem, czy chcę z tobą grać, bo wiem, że mnie ograsz draniu. Myślę, że na pewno znalazłby się sporo tytułów, ale no nie o to chodzi, żeby wymienić wszystko. Chodzi raczej, żeby wymienić to, w co warto lub nie warto grać. A też od lat nie graliśmy do końca w karty. Ostatni raz, jak graliśmy w karty, to tylko po to, żeby... Jako grę, gdzie kto ile pije szotów, w sensie kieliszków wódki. Mamy jedną taką serię kart, pięknie ilustrowaną obrazami Muchy. Edwarda Muchy. Alfonsa Muchy. Ja zawsze mówię Edwarda, on się nazywa Alfons. Serię ilustrowaną obrazami. To kupiliśmy, bo... Już dawno, dawno temu. Imprezowaliśmy gdzieś tam po Europie ze znajomymi ze Słowacji i Niemiec i właśnie Austrii. Także mamy też karty, ale w karty nie gramy, ponieważ ja cały czas zapominam, jak się gra, w jakie gry i za każdym razem człowiek musi mi tłumaczyć, co i jak. Także tak wygląda nasza jakby kolekcja gier, tak wygląda nasze podejście do gier. A dajcie nam znać, w co gracie, co lubicie grać, co polecacie. Szczególnie jeśli te gry, które możecie polecić, są dla większej ilości graczy. Myślę, że w tej grupie jesteśmy szczególnie zainteresowani. 8 do 12 osób to są dla nas idealne gry. Myślę, że bylibyśmy zainteresowani tylko przez fakt, że obejmują tyle osób. Ale dajcie nam też znać, co cenicie w grach, w sensie jaka część gier was interesuje, tudzież może co was w nich zraża, może nie lubicie czasu, który trzeba poświęcić, żeby zaznajomić się z zasadami, może uważacie, że kontakty nawiązywane z innymi, kiedy nawiązuje się je grając w gry, są dla was zbyt powierzchowne. Dajcie znać, co myślicie, jak zawsze zachęcamy was do pisania brutalnie szczerych komentarzy, te są najlepsze. A jeśli dawno nie graliście ze swoimi znajomymi w żadne gry planszowe, może po prostu zadzwońcie do nich, dajcie im znać, niech wpadną do was z butelką wina, jakimś dobrym jedzeniem i chipsami. Kupcie jakąś grę, czy pożyczcie, a może macie w szafie w ogóle zakurzoną, której dawno nie wyciągaliście i postarajcie się z kimś spotkać. To jest fajna sprawa. Wiem też, że za jakiś czas w kinach pojawi się w ogóle cały film. Jakaś czarna komedia na temat dorosłych grających w gry po nocach. Chciałbym to zobaczyć. Trailer wydawał się naprawdę interesujący. Ale taka to dość mroczna taka komedia. Czarna komedia. No właśnie, także myślę, że będziemy kontynuować ten wątek w przyszłości. A na dzisiaj dziękujemy wam za spędzenie z nami czasu, jak zawsze. I do zobaczenia wkrótce. Do usłyszenia. Pa.